Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 20 w wersetach od 9 do 19? Zaczął do ludu mówić to podobieństwo. Pewien człowiek zasadził winnicę i oddał ją w dzierżawę, po czym opuścił kraj na dłuższy czas. We właściwym czasie posłał sługę do dzierżawców, aby mogli mu dać owoc winnicy, ale rolnicy pobili go i odesłali z niczym. Ponownie posłał drugiego sługę, ale oni tego także pobili, znieważyli i odesłali z niczym. Ponownie posłał trzeciego, ale oni tego również poranili i wyrzucili. Powiedział pan winnicy: co uczynię? Poślę swojego umiłowanego syna. Może go uszanują. Gdy go ujrzeli dzierżawcy, rozmyślali między sobą, mówiąc: to jest dziedzic, zabijmy go, aby dziedzictwo stało się nasze. Wyrzucili go z winnicy i zabili. Co więc uczyni im pan winnicy? Przyjdzie i wygubi tych dzierżawców, a winnicę udostępni innym. Słysząc to, powiedzieli: oby się tak nie stało. On spojrzał na nich i powiedział: co więc znaczy to, co napisano? Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym? Każdy, kto upadnie na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zetrze go. Starali się arcykapłani i skrybowie o to, aby go pojmać w tej godzinie, ale bali się ludu, bo poznali, że przeciwko nim powiedział to podobieństwo. Winnic nie sadzi się dla przyjemności, lecz po to, aby uzyskać owoc. Bóg wyprowadził naród z Egiptu, aby wprowadzić go do kraju swojego dziedzictwa i zamieszkać wśród swojej własności. Dowiadujemy się o tym z drugiej księgi Mojżeszowej, 15 rozdziału, 17 wersetu. Wprowadziłeś ich i zasadziłeś na górze dziedzictwa swego, na miejscu, które uczyniłeś swoją siedzibą, Panie, świątynią, którą przygotowały ręce Twoje. Tesaloniczanie nawrócili się, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Jaki owoc znajduje Pan w Twoim życiu, drogi wierzący przyjacielu? Przez długi czas Bóg oczekiwał owocu od swojego ludu. Nie szczędził trudu, aby go uzyskać. Wszystko nadaremnie. Nie tylko, że potraktowali lekceważąco posłanych sług, ale zabili nawet jego syna. Na przykładzie Izraela Bóg objawił stan serca człowieka, takiego, jakim jest z natury. Człowiek chce nie tylko odmówić Bogu tego, co się mu należy jako stwórcy, lecz chce także posiąść dziedzictwo. Usuwa Boga, aby być panem na ziemi. Dzisiaj wiele mówi się i pisze o ludzkich prawach, a nawet o nie walczy, lecz nie honoruje się praw Bożych. Przenigdy, werset 16. Dlatego dumnego narodu było nie do przyjęcia, aby Bóg zabrał im ich prawa, które utracili z powodu nieposłuszeństwa. Kamieniem węgielnym był Pan, nawet jeśli Żydzi go nie uznali.
stał się dla nich zgorszeniem. Dowiadujemy się o tym z pierwszego listu do Koryntian, pierwszego rozdziału, 23 wersetu. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Żydzi upadli na ten kamień. Później jednak, kiedy Pan powróci w swojej chwale, to On spadnie na tych, którzy pozostali w swojej niewierze.